Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony kina. Tak jak widzicie w opisie filmu, to jest rok na moim kanale. Tak chciałam powiedzieć setny film, ale to jest rok na moim kanale. Słuchajcie, przede wszystkim chciałbym podziękować wam za to, że byliście ze mną. Jesteście i mam nadzieję, będziecie przez kolejny rok. Jest ponad 17 tysięcy widzów. Gdyby ktoś mi powiedział w zeszłym roku, że będę mieć taką liczbę widzów, naprawdę bym mu nie uwierzyła. Nigdy nie przypuszczałam, że to się wszystko tak rozwinie i bardzo się cieszę z tego powodu. Ten filmik będzie przeplatany moimi ulubionymi gdzieś tam momentami, czy momentami, to znaczy filmikami, które gdzieś tam mają dla mnie jakieś znaczenie, także będziecie mogli je zobaczyć. Rozejrzał w pół nutką, tak? Co to? Super skok, Wiesz przyznawałem. co, zamknęły mi się przed nosem drzwi. O, jakie to... I patrz, teraz będę się męczył. Cóż za burżuazja. To patrz, patrz! Nie? Ja ci... Wypadło. Nie wypadłeś z mapy. Kolejna rzecz, którą bym chciała powiedzieć na wstępie. Kupiłam komputer stacjonarny, musiałam kupić, naprawdę musiałam kupić, już złożony, także nie mam składaka i nie jojcie mi o tym w komentarzach, bo wiem, że składaki są lepsze. Natomiast mam już co rozwijać, będę mogła w coś wkładać części i mam nadzieję nagrywać dla was serie, których na laptopie nie mogłam dla was nagrać. Jeżeli kogoś interesuje, jaki komputer kupiłam, zapraszam na mojego Facebooka, na moim fanpage'u. Macie linka do Komputronika, gdzie będziecie mogli zobaczyć specyfikację mojego nowego komputera. Ale słuchajcie, może tak sobie podsumujmy troszkę ten rok. Jeżeli ktoś, nie wiem, ogląda moje filmy, nie wiem, po prostu nie wiem, nie lubi takich moich pogadanek, także może ten film wyłączyć, bo to będzie troszkę sentymentalnie. Ale co? Na moim kanale zaczęło się od Minecrafta oczami kobiety sezonu pierwszego. Były to filmiki nagrywane Camtasią, gdzie było widać pasek startu. Nagrywane, mikrofon po prostu był jak z kibla i w ogóle, i w ogóle. Była masakra i... Jakoś nie płaczę, że nie ma tych filmów już na moim kanale. Znaczy, trochę płaczę, bo teraz bym na to sobie spojrzała z perspektywy czasu i uśmiechnęła się, wspominając właśnie tamte chwile. Po Minecrafcie przyszedł TF. W międzyczasie gdzieś tam jeszcze Minecraft był z serwera, z mosury.pl, gdzie wtedy dość sporo czasu spędzałam. Chyba pierwszy tam filmik był z Picią. Ale właśnie później przyszedł TF. Kupiłam beznadziejną, totalnie beznadziejną kamerę, którą nagrywałam pierwsze Witajcie wideo. moi drodzy, z tej strony Kino, a to jest koniec mojej anonimowości na YouTubie. Tak, przedstawiam wam również mój gips. No niestety, rąsia w gipsie. Swoje pierwsze materiały, gdzie kamerkę umieszczałam w grach. Pamiętam moje gdzieś tam szukanie tego, jak łączyć obrazy z gry i kamery. I w ogóle przejaja z tym były. Także powiem wam, że to było ciekawe i to bardzo dobrze wspominam. Kolejne serie, które gdzieś tam były na moim kanale, to był Bioshock 1. Troszkę żałuję, że tego nie ma, chociaż troszkę też się cieszę, bo ten let's play był naprawdę słaby. I teraz, jak sobie myślę o tym z perspektywy czasu, to był naprawdę badziewny let's play. I mam nadzieję, że kiedyś przyjdzie mi nagrywać, jeżeli się zdecyduje, Bioshocka 1 jeszcze raz. Mam nadzieję, że tym razem z wyższym poziomem komentarza niż było to wtedy. Uspokój się, to szlajer! Nie chcę Dobra, nie Chłopie, to się nagrywam. Dzisiaj was ukochany program, czyli... Zajebiście!
Zajebisty. Co ja wam jeszcze chciałam powiedzieć? Chciałam wam powiedzieć, że... Left 4 Dead 2. Tak, Left 4 Dead 2. Pierwsza seria koopowa na moim kanale, która tak naprawdę zaczęła serię gier koopowych, gdzie ja naprawdę przez długi, długi czas nie nagrywałam tak naprawdę singli. Z racji tego, że kooperacje moim zdaniem są ciekawsze. Do tej pory mam takie zdanie na ten temat. I dzisiaj moje serie singla, nie wiem, może dla was są ciekawe, znaczy dla mnie się fajnie nagrywa, natomiast zawsze koopy nagrywało mi się lepiej, czy też multiki. I tak jak mówię, Left 4 Dead 2, serię, którą tak naprawdę tak grę zaproponowaliście wy, do współpracy zaprosił mnie Zygfryd. I to było dokładnie tak, że Zygfryd mnie zaprosił. Znaczy, Zygfryd się zapytał, czy może ze mną nagrywać. Stwierdziłam, why not? Więc zaczęłam nagrywać z Zygfrydem, do tego wszystkiego doszedł mi Manaik. Gdzieś tam od czasu do czasu był Blasta, był Muffin, był Dziadek i chyba ktoś tam jeszcze nawet chyba z nami grał. Tak, moi drogi, z tej strony Kila, przed nami Left 4 Dead. Jest ze mną Zygfryd, Muffin i Manaik. Chłopaki, przywitajcie się. Cześć, tutaj Zygfrydku. Manoik? Tutaj ja. Muffin? Chyba. Także to było coś, co ja naprawdę wspominam bardzo miło, jeśli chodzi o tą serię. Bo gra mi się podobała, moim zdaniem seria wyszła bardzo fajnie, mieliśmy ciekawe gadki. Myślę, że nikomu się jakoś nie nudziło. I Left 4 Dead zawsze będę wspominać z jakąś taką... Ja wiem, z dużym sentymentem, bo naprawdę wiele on moim zdaniem przynajmniej zmienił w rozwoju mojego kanału. Później mieliśmy serię, nie wiem, z Dead Island, która nie została skończona. O Boże, to była masakra, ale bardzo fajną ekipę również miała Manaik, Maxim. Super chłopaki, bardzo dobrze wspominam tą serię. Co my tam jeszcze mieliśmy? Mieliśmy Dungeon Defendera, który nie został skończony. Mieliśmy Terrarię. Naprawdę powiem wam szczerze, że Terraria moim zdaniem jest chyba jedną z lepszych serii na moim kanale. To, co ja tam robię z młotką i z chmielem, jest po prostu niesamowite. I ja chyba bekę będę miała z tej Terrarii do końca życia. I ta miniatura, która do tej pory wisi mi na szafie, po prostu jest moim zdaniem miażdżąca. Serię super wspominam. Myślę, że już nigdy nie będę mieszkać w Kutasie tak jak tam, także powiem wam, że tak. To jest coś, do czego ja mam duży sentyment. Oczywiście jeszcze gdzieś tam w międzyczasie nam zaczęło wbijać 100, 200, 300, 500, 1000 i tak dalej, i tak dalej. Liczba moich widzów rosła, liczba was rosła, co sprawia mi zawsze wielką przyjemność, niejednokrotnie wzruszenie. Hej, witajcie moi drodzy z tej strony kina. Słuchajcie, no zobaczcie, jak mi się ręce trzęsą, mam łzy w oczach. Bo kurwa właśnie jeden z was podesłał mi na Facebooka zdjęcie pokazane z tego, z YouTube'a, jeżeli chodzi o wyszukiwarkę, bo ostatnio wiadomo, na kanałach coś się pieprzy i zła liczba widzów się wyświetla i kurwa mam 10 tysięcy. I tak, moi drodzy, były drunk play'e. Tak, moi drodzy, flaszeczka jest schłodzona. Kieliszek number one nalany. Kola w ślicznym kubeczku ze skiato. Hej, już jestem z wami. Co, zaczynamy? Czy ktoś tutaj jest? Są chłopcy od nas, kim będzie sobie, może sobie pyro zagramy. Cześć wszystkim. Siema. Kina już od 1000 w... Dzieje się to na sekund. Ja chcę odszedł. 19 kurwa pięter. Wiecie, to jest 19 pięter. Prawie kurwa 2 razy 10. W międzyczasie jeszcze gdzieś tam się pojawiała szybka kina. Vlogi się mnożyły na moim kanale, dochodziły luźne vlogi. Oczywiście świat według kiny prowadzony tak naprawdę praktycznie od początku kanału, gdzieś dalej. Cześć, moi drodzy, z tej strony kina, ze mną jest Julianek. Dzisiaj bardzo ważny temat, bardzo poważny temat.
temat, który już widzicie tutaj w tytule filmu, ale... No cóż, moi drodzy, cycki! Różne serie tak naprawdę, z Multiki Skoda, czyli moje pierwsze grania z widzami, Multi Stefa, gdzie również mogłam z wami grać. Tak naprawdę live'y, później jakieś tam właśnie przyszły live'y, czyli to, co sprawia mi wielką radość, czyli mam możliwość porozmawiania z wami, mam możliwość zagrania z wami niejednokrotnie. Tak naprawdę dzięki temu, że mam dwa komputery, już myślę, że będę spokojnie w stanie, nie wiem, zrobić live'a z Koda, bo będę mogła sobie na drugim laptopie czytać czat i nie będzie żadnego problemu. Oczywiście w międzyczasie pojawiały się również serie z singla, czyli Piła, Alice Madness, co my tam jeszcze mieliśmy? Mieliśmy Limbo, jeszcze w międzyczasie gdzieś tam była Magica z Młotką i Omegiem. Dzięki, tak naprawdę przez ten rok, moi drodzy, poznałam świetne osoby, naprawdę poznałam świetne osoby. Szczęścią może drogi mi się rozjechały, szczęścią cały czas mam bardzo dobry kontakt. Ale tak naprawdę ja ten rok bardzo miło wspominam, jeżeli chodzi o zawieranie nowych znajomości. Naprawdę duży pozytyw. Ja do nikogo nie mam żalu, mam nadzieję, że nikt jakichś żalów nie ma do mnie. Naprawdę moim zdaniem było warto chociażby spotkanie z Młotką, Manaikiem czy Balinem, czy też z wami, ogólnie z wami. To jest coś, co ja bardzo dobrze wspominam, myślę, że będę to pamiętać do końca życia. Także za to wam bardzo chciałam podziękować. Co bym wam jeszcze mogła powiedzieć? Znaczy, może inaczej, coś od czego powinnam może gdzieś tam zacząć w pewien sposób. Chciałbym bardzo podziękować Młotce i Manaikowi, ponieważ są to dwie osoby, z którymi mam najwięcej serii na kanale, które mnie wspierały od samego początku powstania mojego kanału. I które, no kocham was, no tak wyszło, trudno. Dobra, słuchajcie, ja kończę to takie podsumowanie roku. Mam nadzieję, że na moim kanale będą się dalej pojawiać filmy. Nowy komputer właśnie sprawi to, że będę mogła tych serii robić jeszcze więcej, w jeszcze lepszej jakości. Zbliżają się wakacje, także troszkę czasu będzie. To co, to ja tak naprawdę na dzisiaj kończę. Jeszcze raz bardzo serdecznie wam dziękuję za ten rok. Mam nadzieję, że za rok 23 czerwca będę mogła zrobić 2 latka. To co, komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, mile widziane. Pozdrawiam was, kina, trzymajcie się. Cześć!